po godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Okolica, w której rozłożone są zabudowania dzisiejszej Miedzianki, to miejsce naprawdę piękne. Stąd roztacza się widok na pobliskie góry. Są tutaj takie formy terenowe, które zyskały nawet szczególne nazwy, tak jak chociażby piersi Lollobrigidy. Ale sama miejscowość w zasadzie była odnotowana już w roku 1310. Resztki tego dawnego, urokliwego kiedyś miasteczka, a obecnie już tylko wsi, rozlokowane są na stokach wzgórza Miedziana Góra, wciśniętego między koryto Bobru i Dolinę Miedzianego Potoku. To dzisiaj obszar Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Miedzianka istniała na pewno już w XIV wieku, chociaż może być starsza od takiego datowania nawet o dwa stulecia. W 1519 roku specjalny status grodu górniczego nadał jej czeski król Ludwik Jagiellończyk. Tutejsi gwarkowie przez wieki z mozołem poszukiwali w okolicy złóż rudy, miedzi i kobaltu. Po kilkuset latach intensywnie eksploatowana Miedziana Góra zaczęła przypominać gigantyczny, podziurawiony kopiec. Za to z biegiem czasu pojawiły się kolejne kamienice i obiekty usługowe. W 1637 roku Miedziankę spalili Chorwaci walczący z koalicją szwedzko-francuską. 6 lat później to samo zrobili Szwedzi. W 1728 roku miasteczko spustoszył wielki pożar. Niemal 100 lat po tym w kolejnej pożodze spłonęło 67 budynków. Pod koniec XIX wieku Niemcy zmienili nazwę miasta na Kupfenberg. Niestety ta obecna wieś, posiadająca niegdyś malowniczy ryneczek i wspaniałe miejskie zabudowania, w wyniku wymuszonej likwidacji całej infrastruktury zachowała zaledwie kilka historycznych domów. Warto więc jeszcze raz przypomnieć, że w latach 1519-1945 było to miasto. Miedziankę uznawano za najmniejszy ośrodek grodzki w Prusach. Następnie dzięki pozyskiwaniu kopalin rozwinął się, by wreszcie paradoksalnie w przeważającym stopniu swój upadek zawdzięczać powojennemu górnictwu. Dawny Kupfenberg był co prawda nazywany najmniejszym, ale za to drugim pod względem wysokości położenia miastem Prus. Stanowiło ono przede wszystkim zaplecze bytowe dla miejscowego górnictwa. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku istniały tu dwa kościoły, katolicki i ewangelicki, 4 gospody, browar, kino, apteka i okazały dwór. Swoje warsztaty prowadzili blacharz, elektryk i kamieniarz. Własną ubojnię tudzież masarnię miał także rzeźnik. Na dodatek bliskość Karkonoszy czyniła z Miedzianki chętnie odwiedzany ośrodek wypoczynkowy. Kiedy zaczęły się zapadać na skutek szkód górniczych zabudowania, podjęto decyzję, że ta historyczna miejscowość musi zniknąć. W 1967 roku wysadzono mury kościoła ewangelickiego. Zabroniono także napraw i konserwacji budynków. Wreszcie w 1972 roku przesiedlono przeważającą część mieszkańców do Jeleniej Góry. I tak po urokliwym miasteczku pozostało zaledwie kilkanaście budynków porośniętych trawą, zapomniane fundamenty, jak również otwory szybów i sztolni. Ostał się także kościół katolicki. Stojący bardzo wysoko nad miejscowością Miedzianka kościół to świątynia wiekowa, która ma za sobą bardzo bogatą przeszłość, też i dramatyczną. Powstawała, była niszczona. Wiadomo, że w roku 1375 już istniała tutaj taki właśnie, istniał obiekt sakralny pod wezwaniem Krzyża Świętego. Natomiast po wielu latach, wtedy kiedy zaczęły się prądy reformatorskie, około roku 1559, kościół przeszedł w ręce ewangelików. Funkcjonował również w tym wyznaniu bardzo długo, po czym powrócił do religii katolickiej, ale w międzyczasie dochodziło tutaj do zniszczeń, do pożarów. No między innymi w czasie wojny 30-letniej Chorwaci podpalili całą Miedziankę. Wtedy też spłonęła część świątyni, później była odbudowywana.
po wielu, wielu latach, wtedy kiedy tutaj przybyli już mieszkańcy polscy, po 1946 roku Kościół zmienił wezwanie, został świątynią pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Ale co jest bardzo ciekawe i co warto podkreślić, że na terenie tej miejscowości, tu przy kościele, ci, którzy chcą dowiedzieć czegoś więcej na temat przeszłości tej ziemi, na temat dziejów, chociażby samej świątyni, mogą to zrobić, odczytując wszystkie dane związane z ludźmi, którzy zawiadywali tą świątynią, z duchownymi, którzy tutaj pełnili posługę duszpasterską. To wszystko można przeczytać na specjalnych tablicach. A warto jeszcze zwrócić uwagę, że przy samym kościele jest bardzo ciekawy metalowy krzyż z tablicą, na której jest dość ciekawa inskrypcja. Kościół katolicki towarzyszył mieszkańcom Miedzianki w różnych okresach dziejów tej miejscowości. Parafianom przewodzili kolejni duchowni. Nie każdy z księży potrafił jednak zaskarbić sobie szacunek i wdzięczność powierzonych jego opiece dusz. Historia odnotowała posługę szczególnego kapłana, Johannesa Stulpego. Pragnąc dać przykład zawierzenia Bogu i poświęcenia Stwórcy swojego trudu, wyruszył on w 1725 roku na pielgrzymkę do Rzymu. Tam spotkał się z papieżem Benedyktem XIII i uzyskał od niego zgodę na założenie w Miedziance Bractwa Serca Jezusowego. Tak też się stało po jego powrocie. Ciekawym obiektem przed wejściem do kościoła jest ten żeliwny krucyfiks z pasyjką. Fundament, czy właściwie postument tej kapliczki, jest opatrzony również żeliwną tablicą. W sąsiedztwie kościoła katolickiego stał kiedyś okazały dwór. Niestety, chociaż budowla ta przetrwała ostatnią wojnę i ten imponujący gmach zniknął, pozostawiając po sobie kopczyk gruzów. Na terenie, który widnieje za moimi plecami, istniały zabudowania dworskie już według źródeł około roku 1375. No dzisiaj, jak widać, pozostały tylko potężne słupy bramy, która prowadziła na teren pałacu. W okolicy, za moimi plecami, był też rozległy park. Warto wiedzieć, że ten dwór istniał, czy ten pałac istniał jeszcze w roku 1958, kiedy to wielki pożar spowodował początek jego agonii. Później pozostałości rozebrano, ale właśnie z tym obiektem wiążą się też ciekawostki nawiązujące z kolei do istniejących w okolicy kopalń. Ponieważ już w roku 1551 zaczęto tu wydobywać srebro, rudę miedzi i te kopaliny miały bardzo duże znaczenie dla właściciela de Lipela, który tutaj zawiadywał tym majątkiem. W roku 1512 właściciel Miedzianki Hansburg Barkhaus zainwestował tu sporo pieniędzy w górnictwo miedzi. Kontynuował to dzieło Ludwik Decius, sekretarz króla Zygmunta Starego. Jednak łatwo dostępne złoża rabunkowo eksploatowane szybko się wyczerpały. Początek XIX wieku zapoczątkował upadek górnictwa. W kopalniach gwałtownie spadało wydobycie. Ostatni szyb został definitywnie zamknięty w roku 1883. Po ostatniej wojnie miejscowość znalazła się w granicach Polski. Odkryte w okolicy Miedzianki złoża rud uranu zaanektowała armia sowiecka. W latach 1945-1954 w miejscowej kopalni ukrytej pod kryptonimem Zakłady Przemysłowe R1 wydobyto 600 ton rud uranu. Ludzie niezbyt ciekawi działaniem tajemniczej firmy znikali, zaś urobek w całości odsyłano do ZSRR. Od dawien dawna Miedzianka słynęła z produkcji świetnego piwa. Podstawę jego ważenia stanowiła doskonała woda, z której wytwarzano ponadto napój zdrojowy Tawget, lemoniadę i specjalną kompozycję konsumpcyjną z zielonej herbaty. Burzliwy rozwój browarnictwa przypadł na wiek XVIII. Po 1876 roku znakomitym piwowarem okazał się Ewald Franski, unowocześniający swój browar między innymi poprzez wprowadzenie w nim maszyn parowych oraz podjęcie produkcji piwa bawarskiego. Obecnie te tradycje starają się przywrócić w nowym budynku współcześni rzemieślnicy. Nawiązują oni wprost do sławy, jaką przyniosła produkcja znanego niegdyś powszechnie chmielowego złota Miedzianki. Doskonała woda, jaka tutaj występowała zawsze, była podstawą do produkowania już w XV wieku świetnego piwa, który zresztą to napój zyskał
rozgłos w okolicach, był nazywany nawet Złotem Miedzianki. Te tradycje zostały przejęte nie tak dawno, ponieważ utworzony zupełnie nowy zakład nadal produkuje złocisty napój i wydaje się, że będzie to gałąź produkcji, która zyska i teraz duży rozgłos i sławę. Miedzianka na podstawie decyzji władz minionego okresu miała zniknąć z powierzchni ziemi. Był taki czas, gdy z dziesiątków domostw pozostało zaledwie kilkanaście budynków. Jednak wbrew tym zamiarom szczątkowa forma dawnego miasta powoli odżywa. Powstają nowe domy i obiekty gospodarcze. Warto więc tu przyjechać, poznać dzieje tej miejscowości i z tarasu Nowego Browaru spojrzeć na piękną panoramę pobliskich wzgórz.